Piotr Rubik od niemal roku mieszka z rodziną w Stanach Zjednoczonych. Pochwalił się właśnie, że świętuje z córkami Dzień Ojca. W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza, a fani zaczęli upominać Rubika i z niego kpić. Piotr Rubik jest nie tylko dyrygentem, ale także kompozytorem i producentem muzycznym. Tworzenia muzyki filmowej uczył się od samego Ennio Morricone. Tworzył piosenki dla Edyty Górniak, muzykę filmową do Ogniem i Mieczem, produkował płyty Katarzyny Skrzyneckiej, Michała Bajora i Małgorzaty Walewskiej. Teraz wykorzystuje swój talent i umiejętności w USA, gdzie przeprowadził się w lipcu 2023 roku z rodziną. Piotr Rubik ma bliską relację z córkami. Piotr Rubik ma ze swoją żoną, Agatą, dwie córki, Ale i Helenę. Fani pary często spierają się o to, która z dziewczynek podobna jest bardziej do taty, a która do mamy. Faktem jest, że kompozytor ma z dziewczynkami bardzo bliską relację, którą od czasu do czasu pokazuje także na Instagramie, publikując zdjęcia z ważnych dla rodziny wydarzeń. Tak było pod koniec maja, gdy świętował urodziny Heleny i Ali, fani kpią z Piotra Rubika, taki amerykański. Pod ostatnim zdjęciem Piotra z córkami rozpętała się w komentarzach prawdziwa burza. Wszystko dlatego, że mężczyzna pochwalił się, że świętuje Dzień Ojca zgodnie z tradycją amerykańską, czyli w trzecią niedzielę czerwca, w tym roku święto wypadało 16 czerwca. Dzień Ojca w Polsce jest 23.06, ale oni tacy amerykańscy już są, Dzień Ojca jest 23. A przecież oni już nie są z Polski, po pierwsze Dzień Ojca jest 23 czerwca. Pod mało przychylnymi komentarzami pojawiły się jednak te broniące Piotra Rubika. Wiele osób przyznało, że również mieszkają za granicą i obchodzą święta zgodnie z tradycją krajów, w których przebywają. Cała rzesza internautów również życzyła kompozytorowi wszystkiego, co najlepsze i zwracała uwagę na to, że jego córki zmieniają się w piękne kobiety.